od was zależy strategia. Możecie sobie wybrać 2 strzały za 20 lub 3 strzały za 50. Od was zależy, jak czujecie się mocni. Dodatkowo, to co jest ważne i bardzo proszę teraz o uwagę, dodatkowo każdy z zawodników w każdej rundzie, czyli podczas 3 strzałów, może jeden ze strzałów określić jako joker. To oznacza, że ten strzał liczy się podwójnie, jeśli trafimy w balkon, czyli trafiając w 20 przy jokerze mamy 40 punktów, ale jest też ryzyko, że jeśli jokera nie trafimy, to mamy automatycznie minus 15 punktów. I po pierwszej rundzie, jeśli przechodzimy do drugiej rundy, startujemy znowu od zera i w trzeciej rundzie jest tak samo. Co jeszcze z ważnych informacji? Gramy fair, tak jak w piłce nożnej. Tutaj nie ma szansy sfaulować przeciwnika, natomiast są szanse zrobić krzywdę budynkowi lub osobom wokół przy kopnięciu, więc bardzo proszę was o rozwagę, o przemyślane trafianie w balkony, które są oznaczone, nie kopiemy na tak zwaną pałę. Ujęcie będzie pani miała z lecącą piłką, nieźle. Za mocno, za mocno. No Darek, atakuj 50. Spokojnie, trzy cele. Jeszcze raz. Dobrze. A gdzie brawa, moi drodzy, dla Julki? No nie ma... Ajajaj. Almost, Boris. Atak na gołębia i ostatni strzał. Wielkie brawa, moi drodzy, ostatnie podpięcie w dniu dzisiejszym. Zapraszamy teraz tych, którzy będą oblegali podium. Borys Kupiański, pozycja trzecia. Brawa! Drugie miejsce, Michał Litwa. Wywalczył sobie w dogrywce. Red Bull balkony shot. No i jak widzieliście, moi drodzy, nie było łatwo i nie było lekko. Najwyższe miejsce na podium należy do kogo? Do Grzegorza Czakowa. Zapraszamy Gregora. No i nowa konsola, bracie, dla ciebie jest cięsta. Wielkie brawa, bez zapita. Oczywiście startery od Red Bull Mobile poszły dla całej piątki. Są też inne nagrody meczowe, takie piłki. I jeszcze raz wielkie brawa dla całej zwycięskiej trójki.